nagle mama woła, że Michał, coś się stało. No i widok był taki, jej ojciec w basenie. Podjęta próba reanimacji nieskuteczna. Zostawił list, więc stało się dla nas jasnym, że jednak postanowił zakończyć swoje życie. Prosił o wybaczenie, a jednocześnie mówił o tym, że on zawsze chciał iść uczciwą drogą. To on nie miał żadnego problemu psychicznego, on po prostu nie wytrzymał tego, co było w pracy. Bo zawsze mówił: Anka, ja już tego dłużej nie wytrzymam, tej nagonki na Michała, ja tego nie wytrzymam. Profesor Marian Zembala był wieloletnim dyrektorem naczelnym Śląskiego Centrum Chorób Serca. Kierował ośrodkiem nawet po tym, gdy 4 lata temu przeszedł bardzo ciężki udar. W tym samym szpitalu szefem kardiochirurgii i programu transplantacji serca był jego syn Michał Zembala. On to sam podkreślał. Ty z racji tego, że jesteś moim synem, to ja będę 3-10 razy bardziej od ciebie wymagał niż od kogoś innego, żeby nikt nie powiedział, że jest to łatwiej. Zespół Michała Zembali w ciągu ostatnich lat wykonał rekordową liczbę przeszczepów serca. Wykonaliśmy największą liczbę transplantacji serca w Europie i znaleźliśmy się w pierwszej dziesiątce na świecie. Jednak osoby z dyrekcji szpitala miały domagać się od profesora, aby zwolnił syna z pracy. Mówi do mnie: Anka, jak ja mogę z Michała zwolnić, jak to jest najlepszy kardiochirurg, jakiego ja mam? Nagonka na Michała była tak duża, że zaczęło być sporo telefonów do męża z naciskaniem. To były osoby na stanowiskach kierowniczych, żeby Michała zwolnić. Odejścia Michała Zembali zaczęli domagać się również chirurdzy wykonujący przeszczepy płuc, którzy nawet mieli już podpisać umowy na pracę w innym szpitalu. Tak mówił mąż, że pod ścianą mnie stawiają, że postawili mi ultimatum. Notatkę o ultimatum Marian Zembala zapisał w kalendarzu pod datą 17 marca. Dzień później jego syn miał spotkanie z dyrekcją szpitala, na którym otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę. Następnego dnia, w sobotę rano, rodzina odkryła ciało profesora Mariana Zembali. W wiadomości wysłanej do wszystkich pracowników centrum w Zabrzu najbliżsi krewni profesora napisali, że nie życzą sobie na uroczystościach pogrzebowych obecności 2 osób z dyrekcji zabrzeńskiego szpitala. Tego ciężaru, tej nagonki, tego wszystkiego nie wytrzymam tego. Męża nie ma i nic już tego nie zmieni. Natomiast wyrzucanie człowieka tylko dlatego, że nazywa się Zembala, tylko dlatego, że wymaga i dlatego, że coś zrobił może więcej niż inni, jest dla mnie nie do przyjęcia. Rozwiązaniem umowy o pracę z Michałem Zembalą byli zaskoczeni jego najbliżsi współpracownicy ze szpitala. Pierwsza moja reakcja była: no jak to jest prawda, to trzeba walczyć. Nie jest w ogóle możliwe, że tak się stało. Nie uważała pani, że Michał Zembala w taki sposób się zachowywał, czy tak kierował oddziałem kardiochirurgii, aby zasługiwał na zwolnienie z pracy? Nie. Od nikogo nie wymagał więcej niż od samego siebie. Często spędzaliśmy dni i godziny przy łóżku pacjenta, ale to było motywujące, że byliśmy w tym razem. Z jednej strony jest bardzo wymagający. Jest taki, że nie odpuszcza. Potrafi też postawić taką granicę między odwagą a jakąś brawurą. Michał jest takim człowiekiem, że ja bym z nim poszła na K2 zimą.